Miniony tydzień to wiele ważnych i interesujących wydarzeń, do których obejrzenia zapraszam. Daria Studzińska, Studio Grupy Orlen. Zaczynamy. Kongres 590. Orlen w portfelu. Spotkania z dostawcami. W Rzeszowie, a konkretnie w podrzeszowskiej Jasionce, odbył się Kongres 590. To była trzecia edycja jednego z najważniejszych ekonomicznych wydarzeń tego typu w Polsce. Spotkanie przedstawicieli świata polityki, biznesu i nauki oraz mediów było okazją do rozmów na temat gospodarki, choć nie zabrakło także tematów społecznych czy też poświęconych nowym technologiom. Uwalniamy polski potencjał. Pod takim hasłem odbył się tegoroczny Kongres 590. Program podrzeszowskiego wydarzenia ma zachęcać do dyskusji na rzecz działań dotyczących rozwoju gospodarczego w oparciu o rosnącą rolę polskiego kapitału. Wśród gości wydarzenia byli prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, który wygłosił przemówienie podczas oficjalnego otwarcia kongresu, oraz prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, który wystąpił w Rzeszowie drugiego dnia. W trakcie paneli i dyskusji głos zabierali przedstawiciele rządu RP, eksperci, ludzie związani z biznesem, nauką oraz mediami. Szeroki był też wybór tematów, których dotyczyły sesje, od dyskusji dotyczących ekonomii po partnerstwo w biznesie czy wreszcie wątki istotne społecznie. Dwudniowa impreza dostarczyła szereg wniosków oraz rozwiązań, które właściwie wykorzystane mogą mieć wpływ na uwolnienie potencjału polskiej gospodarki. Trzecia edycja Kongresu 590 pokazała, że Jasionka staje się ważnym miejscem dialogu wielu środowisk na temat przyszłości Polski, o czym świadczy rekordowa frekwencja ponad 5000 uczestników. Także w tysiącach trzeba liczyć liczbę osób, które odwiedziły stoisko Orlenu. Niewątpliwie było to atrakcyjne, nowoczesne i przyciągające swą scenerią miejsce. Przez dwa dni uczestnicy skonsumowali prawie 6700 ciastek wypiekanych na naszym stoisku, 700 kanapek, wypili blisko 3000 kaw, ponad 10 tysięcy soków i kilkaset litrów wody. Rozdaliśmy też kilka tysięcy jabłek i gruszek. Przypomnijmy, że 83% oferty w naszej sieci wytwarzana jest w Polsce, a 68% towarów pochodzi od polskich producentów. Popularność polskich produktów tym razem potwierdziła się w wyborze uczestników kongresu odwiedzających nasze stoisko, którzy znów wybrali polskie soki i owoce. Podczas Kongresu 590 Orlen przedstawił nowy program lojalnościowy. To oferta dla inwestorów, którzy będąc posiadaczami naszych akcji, mogą po pierwsze zarabiać na giełdowych aktywach, a po drugie korzystać z przywilejów, jakie daje program Orlen w portfelu. To pierwszy w Polsce długoterminowy program skierowany do inwestorów indywidualnych. Program ma również charakter edukacyjny. Jego celem jest pogłębianie wiedzy Polaków na temat funkcjonowania rynku kapitałowego. Program nazywa się Orlen w portfelu. Program dotyczy inwestorów, akcjonariuszy indywidualnych. Jest to program dla akcjonariuszy, którzy posiadają akcje Orlenu. Jest to jedyny taki program, proszę Państwa, w Polsce. I ten program ma jak gdyby dwa filary. Po pierwsze, od razu prowadzi do oszczędności, do zarabiania, a drugi jest filarem takim edukacyjnym do rynków kapitałowych. Uczestnicy programu uprawnieni będą do korzystania z promocyjnej oferty paliwowej i pozapaliwowej na stacjach koncernu. Warunkiem jest utrzymanie przez okres co najmniej jednego miesiąca pakietu minimum 50 akcji PKN Orlen na swoim rachunku maklerskim w domu maklerskim PKO Banku Polskiego. Będą oni mogli skorzystać z 15 groszy rabatu na każdy litr paliwa Verwa oraz 10 groszy rabatu na każdy litr paliwa Efekta. Udział w programie pozwoli zaoszczędzić nawet do 540 zł na paliwie rocznie. W ramach programu przewidziane jest także 10% upustu na produkty z oferty pozapaliwowej. Zniżki odnawiane są na kolejne miesiące pod warunkiem utrzymywania przez uczestnika programu akcji PKN Orlen przez dłuższy okres. Z kolei Akademia Inwestowania PKN Orlen obejmie tematykę funkcjonowania rynku kapitałowego. Uczestnicy Akademii otrzymają bezpłatny dostęp do podręczników i webinariów przygotowanych przez ekspertów stowarzyszenia, a zwieńczeniem szkolenia będzie możliwość zdobycia prestiżowego certyfikatu. Start Akademii zaplanowany jest na początek 2019 roku. Szczegółowe warunki i zasady przystąpienia do programu PKN Orlen i korzystania z przywilejów dostępne są na stronie internetowej www.orlen.pl.
Nasz koncern podczas rzeszowskiego wydarzenia zorganizował dwa własne autorskie panele. Reprezentanci naszej firmy brali też udział w wielu dyskusjach w charakterze gości. Zapraszamy na krótki przegląd aktywności firmy podczas Kongresu 590. Program Kongresu 590 to ponad 100 sesji specjalnych, wykładów i paneli dyskusyjnych poświęconych m.in. rozwojowi gospodarczemu, inwestycjom, nowym technologiom, sektorowi finansowemu oraz małej i średniej przedsiębiorczości. Nawiązując do przewodniego hasła Kongresu, uwalniamy polski potencjał, a także do programu Orlen w portfelu. Zaprosiliśmy do dyskusji w ramach sesji Twój wybór wpływa na rozwój kraju. Co zrobić, aby Polacy chętnie inwestowali długoterminowo w rodzime firmy? Przemówienie otwierające dyskusję wygłosił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, po czym paneliści rozmawiali na temat unikatowego na skalę kraju programu Orlenu i sposobów na zachęcenie Polaków do inwestowania w rodzime spółki. Taki klient, który posiada akcje jakiejś firmy, o wiele częściej ją poleca swoim znajomym, w zasadzie dwa razy więcej niż przeciętnie, zwiększa częstotliwość swoich wizyt i korzystania z produktów, zwiększa swoje w ogóle wydatki roczne na produkty danej firmy. To są wszystko doświadczenia zachodnich firm, które pokazują nam, że warto w taką współpracę win-win z naszym klientem iść. I spółki jak Orlen powinno się zacząć, że to jest spółka, która po pierwsze jest bardzo duża i ma te, nawet nie wiedziałem, tak, około kilkanaście tysięcy inwestorów indywidualnych, ma bardzo rozpoznawalny brand, no nikomu w Polsce nie trzeba tłumaczyć, czym zajmuje się PKN Orlen, tak? I trzy, to równie ważne, ma produkt dla klienta detalicznego. To się wszystko zgadza. Na Zachodzie tak to funkcjonuje. Podobnie jak przed rokiem, podczas Kongresu 590 miała miejsce premiera raportu autorskiego naszego koncernu, przygotowanego przez firmowych ekspertów. Tegoroczna edycja wydawnictwa z serii Napędzamy Przyszłość nosi tytuł Filary trwałego rozwoju przedsiębiorstw. Wizja, surowce, talenty. Zrobiliśmy raport, który w mojej opinii po wysłuchaniu panelu został dobrze odebrany, dlatego że zaadresowaliśmy problemy, które rzeczywiście dotyczą biznesu, przyszłości i przyszłości nas wszystkich. Inna z dyskusji dotyczyła wyzwań dla rynków pracy, zwłaszcza strategii średnio- i długoterminowych w odniesieniu do pracowników w grupie wiekowej 50+. Każda strategia, która jest budowana, strategia HR-owa, powinna uwzględniać te trendy, które są prognozowane w przyszłości. Dzisiaj mamy do czynienia z dużą różnorodnością i ze zmniejszeniem się liczby osób w wieku produkcyjnym. Dzisiaj stawiamy na 4 pokolenia, które pracują w naszej organizacji i ważną grupą dla nas są pracownicy 50+. To jest bardzo cenna grupa pracowników, to są osoby z bardzo bogatym doświadczeniem, które wprowadzają nowych pracowników, które wprowadzają swoich sukcesorów, dlatego dbamy o to, aby mieli komfortowe warunki pracy. W panelach i dyskusjach uczestniczyli także m.in. Zbigniew Leszczyński, członek zarządu do spraw rozwoju, Marek Frąckiewicz, dyrektor wykonawczy do spraw informatyki oraz Sebastian Bojemski, dyrektor wykonawczy do spraw marketingu i Agata Górnicka, dyrektor biura relacji z otoczeniem. O tym, jak wyglądają zakupy w PKN Orlen, co oznacza ocena dostawcy w praktyce oraz o możliwościach współpracy mogli się dowiedzieć i porozmawiać uczestnicy targów dla dostawców, które odbyły się 20 listopada w Warszawie. Do udziału w tym wydarzeniu zaprosił PKN Orlen. Około 400 dostawców zainteresowanych możliwością spotkania i poznania wzajemnych oczekiwań wzięło udział w tegorocznych targach. Jest to miejsce i czas, w którym chcielibyśmy bezpośrednio porozmawiać z naszymi oferentami, z naszymi dostawcami, wymienić się doświadczeniami i zachęcić ich do współpracy z PKN Orlen. Spotkanie z dostawcami zorganizowane w takiej formule odbyło się po raz pierwszy. Uczestnicy mieli możliwość poznania się z przedstawicielami PKN Orlen, wymiany doświadczeń, a także rozmowy o planach rozwojowych na rynkach dostaw, innowacjach i nowych rozwiązaniach. Dla PKN Orlen spotkanie z dostawcami jest bardzo ważne z kilku powodów. 80% nowych pomysłów pochodzi od dostawców, czyli od specjalistów w tym, czym zarządzają. My jesteśmy specjalistami w przerobie rafineryjnym i petrochemicznym, ale nie jesteśmy specjalistami od wielu procesów, których używamy tutaj w naszej firmie. To jest pierwszy powód, czyli bliskość dostawcy. Po drugie, oczywiście poszerzenie naszego portfolio, czyli jednak zwiększenie konkurencyjności. Nie możemy być zamknięci na stałą liczbę dostawców. Dodatkowo wielu z dostawców podkreśla fakt, że bardzo mało ma kontaktu osobistego i mało możliwości do bezpośredniej rozmowy czy z partnerem biznesowym, czyli definitywnie z biznesem, czy też z nami, zakupami, które pomogą im również wyjaśnić zasady współpracy z PKN Orlen.
Podczas targów zostały również zorganizowane sesje plenarne i tematyczne, podczas których omawiane były m.in. takie tematy jak zarządzanie kategoriami, potencjał współpracy długoterminowej, proces zakupowy od kuchni. Podczas targów swoją ofertę zaprezentowała również grupa Orlen, m.in. ofertę kart flotowych, ofertę obszaru energetyki czy też Anwilu i Orlen Oil. Tradycją koncernu jest świętowanie okrągłych jubileuszy pracy zawodowej. Niedawno w Domu Technika grupa pracowników obchodziła 30, 35, 40, a nawet 45-lecie pracy zawodowej. Spotkanie było okazją do podziękowań i wręczenia dyplomów. Z jubilatami spotkał się członek zarządu PKN Orlen do spraw operacyjnych Józef Węgracki, który w swoim przemówieniu podziękował za dotychczasowe zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz podkreślił rolę pracowników w budowaniu wartości koncernu. W spotkaniu wzięli również udział pracownicy, którzy w ostatnim czasie odeszli na emeryturę. Prezes wyraził im wdzięczność za przepracowane lata i za przekazanie swojego doświadczenia kolejnym pokoleniom pracowników koncernu. Na koniec złożył wszystkim życzenia. Oprócz dyplomów uczestnicy otrzymali symboliczne upominki. Spotkanie było okazją do rozmów, ale także do wielu wspomnień. W dzisiejszym programie to już wszystko. Zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.